O Boże. Kurczę, może on jeszcze żyje? Nie żyje. Byłem tak zszokowany, że zupełnie nie docierało do mnie, co mówił Fabian. Pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego. Dopiero po chwili doszedłem jako tako do siebie. No czekaj, czekaj. Pomyślmy chwilę logicznie. Nie myślmy emocjami, jak... Tak po prostu mi tutaj coś nie pasuje, no. Skąd by taki chłopak, nie wiem, nie jestem lekarzem, nie wiem, nie znam się na tym, ale... Skąd by taki chłopak tutaj się przeszwendał? Gdzieś tutaj na pole, no, nic tutaj w okolicy nie ma. I by sobie tutaj umarł. Moim zdaniem został zamordowany. Tak myślisz? No pomyśl. Ktoś ukrył tutaj w tej trawie, żeby nikt go nie znalazł. Czyli to znaczy, że oprócz nas i naszego przyjaciela przetrwał jeszcze ktoś czwarty. Też to jest niebezpieczne. Powinniśmy się dowiedzieć, kim on był. Może ma coś po kieszeniach. Weź się rozejrzyj, może gdzieś tutaj w okolicy są jakieś ślady walki albo czegoś. No bo... Okej. Okay. Nie, wiesz, nic nie ma tutaj. Ale to równie dobrze, to mógł się z nim bić na drodze, czy wiesz, bić się tam, nie wiem, udusić, bo ja tu nie widzę, żeby jakieś były ślady na nim. A ty co znalazłeś? No wiesz, po pierwsze to, co można się spodziewać po takim małym dzieciaku, iż papierek po cukierkach, kilka złotych. No ale co najważniejsze, mamy legitymację szkolną. Tak, Marcin Brzeziński się nazywał, mieszkał no gdzieś tutaj niedaleko. No i komórka, ale wygląda na to, że nie działa. No to słuchaj, to jeżeli to rzeczywiście było morderstwo, to znaczy, że nas czterech jest, nie? Tych, co przetrwali. No tak. I ten jeden to jakiś jest taki, wiesz, lepiej go unikać. Nie wiem, może im więcej nas, tym będzie nam łatwiej przetrwać. To co? Chyba wypadałoby go pochować. Fabian! No? Weź się zatrzymamy gdzieś na noc, bo już jestem zmęczony. No dobra, ale gdzie? No to ja tutaj widziałem taki domek letniskowy stoi. Ty Fabian, słuchaj. Nie boisz się tak rowerów zostawiasz? Gdzie tam? Przecież sami jesteśmy. No tak, wiesz, niezupełnie, no. Ten chłopak, co go dzisiaj znaleźliśmy. No i ten czwarty, co tak mówisz, że jesteś. No co? Ty nie przejmuj się tym. No dobra, ale wiesz, jak pomyślę, co tam dzisiaj widziałem, to jeszcze mnie wzdryga. No patrz, otwarte. Jak udało się. Super. Nie no, całkiem elegancko tutaj. No fajnie, fajnie. Kawę coś do jedzenia. Chleb jakiś suchy trochę tylko. Dobra, nic nie szkodzi, przecież jeszcze w plecaku żarcie mamy, nie? O patrz, telewizor jest. W kranie wody też nie ma. Ale dobrze, że mamy butelkową, nie? Kanałów nie ma żadnych, nie? No ale czego mogłem się spodziewać? Ciekawe, co nam jeszcze zostało z obiadu do jedzenia. O proszę. O, to worek chleba. Krokety, co to ma być? O Boże, jestem skonany. Żebyś wiedział. Kurde, co takie małe kiełbaski wziąłeś, no? Już większych nie było? Słuchaj, liczy się, no, po prostu co z nimi robisz, a nie wielkość. Kurde, słuchaj. Bo co chcesz, ale mi się to trochę podoba, nic mi nikt nie mówi, co mam kiedy robić, jak. Jestem panem świata. Nie, no, żebyś wiedział, że fajnie. Wchodzimy sobie gdzie chcemy. Bierzemy co chcemy. No. Jest nieźle. Tylko, że kurde, takiego pecha mam, że zobacz, że
miałem normalnie 50% szansy, że tutaj zostanę sam z jakąś dziewczyną, nie? I tutaj co? Wiesz, ja to samo. Ty, co jest? Światło gasło. Najpierw za wodę nie zapłaciłeś, teraz za prąd. Nie, no weź nie za arty, co to robić? Tak, ja czekam jakąś tu. O, światło, kurde, nic nie trochę nie widać. No w sumie no, ludzi nie ma co robić w elektryce, to co posiedzimy tak. Nie, no może nie ma co siedzieć. Boże. Ci położymy spać, bo normalnie jutro wyruszamy o świcie. No dobra, słuchaj, gdzie ty jesteś? Teraz zajmuję fotę, nie? Kurde, dobra. O, cześć Fabian. Cześć, Michał. Maciej. No. Sorry. Już bałem, że ty się też zniknąłeś. To tak wcześnie wstajesz. Wiesz, no mimo wszystko niewygodnie się śpi na pogodę. Wiesz, tak sobie tutaj rano chodziłem, no i mapę znalazłem. I tak. I zobacz, co zauważyłem. Ale kurczę, naprawdę to jest niesamowite. Więc tak. Zaznaczyłem, gdzie ja byłem, jak zaszło, prawda, to zdarzenie i gdzie byłeś ty. Czyli tu i tu. I tego dzieciaka, co znaleźliśmy, pamiętasz, na legitymacji miał zapisany adres. Miał adres w tym miejscu. Połączymy to wszystko. Wyjdzie idealny kąt prosty. No, nieźle, ale wiesz, to może przypadek. Ale! Pamiętaj, był jeszcze ten czwarty ktoś, kto musiał, prawda, tego naszego małego przyjaciela wykończyć. No tak. No. Czyli ten czwarty, który musiał istnieć, logicznie by uzupełnił ten nasz tutaj kwadrat, który się stworzył. Idealny kwadrat z kątami prostymi na każdym rogu. I to by też było logiczne, bo ten czwarty punkt wychodzi w jakimś dużym mieście. I żeby przetrwał, no a w dużym mieście jest dużo ludzi, no i logiczne, żeby jeden z tych, żeby było bardziej prawdopodobne, że ktoś by przetrwał w dużym mieście niż na środku jeziora. No ale, no czyli co? No jak to co? Cztery osoby przetrwały tutaj to zniknięcie, prawda? No tak. No tak. I jak połączysz miejsca, gdzie oni byli, jak wszyscy zniknęli, no a oni nie, to utworzy się, kurde, kwadrat, idealny kwadrat. Aha, no czyli musimy unikać tego miejsca, gdzie jest ten facet. Nie, musimy pojechać tam i dowiedzieć się, kim był ten facet. Może go znaleźć, kurde. Nawet jeżeli to jest jakiś gnój, no to we trójkę mamy większe szanse przetrwania. Nie, no słuchaj, przecież on może być niebezpieczny, no co ty? No gdzie tam, człowieku? Słuchaj, nas jest dwóch, on jest jeden, późno się robi, to jest daleko stąd, bierz rower, jedziemy. Chyba nie tu skręciliśmy, widzisz, mieliśmy skręcić tutaj w lewo, a pojechaliśmy w prawo, czy proste. No to musimy wrócić tam, gdzie takie jeziorko było. No to wracamy. Kurde. Czekaj, powiem. O. Słuchaj, patrz, według mnie to tam, gdzie się te linie przecinają, co narysowałeś, to jest jedna z tych dróg tutaj, gdzieś w tej okolicy. To się rozejrzyj, gdzie tak mogłoby wyglądać, że ten facet mieszka. Okay? Dobra. Okej. Okay. Maciej, chodź do tu, brama otwarta jest. No, to może być to. No, kto by tak bramę otwartą zostawił po prostu? Ej, słuchaj, ale jakby co, to nas jest dwóch, nie? To poradzimy sobie. Spokojnie. Dawaj, wbijamy. No dobra, to nie wypada bez pukania.